Spółka Pagiet Labtech została otworzona w październiku 2019 roku z inicjatywy zarządu Paget. Główne cele Pagiet Labtech to tworzenie, opracowywanie nowych produktów, technologii spełniających potrzeby klientów i dynamicznie rozwijającego się rynku. Modyfikacja, ulepszanie istniejącego portfolio produktowego, pełna certyfikacja produktów oraz poszerzanie usług w zakresie badań tworzyw drewnopochodnych. Pierwszym dużym projektem Pagiet Labtech było stworzenie własnego centrum badawczo-rozwojowego. Projekt zaczęliśmy na początku 2020 roku we współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Nowe centrum dysponuje skalą półtechniczną, która pozwoli na znacząco szybsze wdrożenie produktów na rynek. Dodatkowe badania na etapie rozwoju produktów przyczynią się do uzyskania końcowego produktu szytego na miarę potrzeb klientów. Aktualnie spółka Pagiet Labtech realizuje dwa duże projekty badawczo-rozwojowe we współpracy z Narodowym Centrum Badawczo-Rozwojowym, a także ośrodkami jak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Politechnika Warszawska, Politechnika Gdańska czy Instytut Technologii Drewna. Te projekty to niskoemisyjna sklejka do zastosowania w meblarstwie, nagrodzona Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2023, a także opracowanie innowacyjnej technologii mebli szkieletowych bukowych do zastosowania zewnętrznego w technologii WRB Ring. Dzięki Pagiet Labtech na rynku są już dostępne takie produkty, chociażby jak Pagiet DriveGuard czy Pagiet GreenFly, innowacyjna, ekologiczna, całkowicie biodegradowalna sklejka do zastosowania nie tylko w meblarstwie. Sklejka ta nie zawiera formaldehydu, a przy czym spełnia najwyższe wymagania mechaniczne dla płyt drewnopochodnych. Drewno to naturalny materiał, ekologiczny, w pełni odnawialny, który jako jedyny surowiec budowlany cechuje się ujemną emisją dwutlenku węgla w całym cyklu życia produktu. Dlatego od samego początku projektu byliśmy przekonani, że nasz nowy budynek będzie w całości z drewna i sklejki, dzięki czemu przyczyni się do obniżenia emisji CO2, czyli dwutlenku węgla na świecie. Zespół Pagiet Labtech to eksperci z zakresu chemii, technologii drewna czy inżynierii materiałowej. Aktualnie 7 osób, docelowo minimum 10, odpowiedzialnych za takie obszary badawcze jak budownictwo, meblarstwo, transport czy chemia instrumentalna. Centrum badawcze Pagiet Labtech to jedyne takie miejsce na świecie i jestem przekonana, że znacząco przyczyni się do rozwoju nowych technologii.